Jak można w takim razie w tej chwili zatrzymać Władimira Putina? Władimira Putina już w samej Ukrainie się nie zatrzyma, bo mleko się już rozlało. Natomiast można zatrzymać Władimira Putina co do dalszych jego ewentualnych działań, nie wywołując żadnej paniki. Proszę pamiętać, że w gwarancjach, w żądaniach Federacji Rosyjskiej były dwa punkty. W drugim punkcie były natowskie instalacje i szereg rzeczy związanych z NATO. I dzisiaj jednoznacznie trzeba powiedzieć, że Władimir Putin nie daje wyjścia. Jednym z powodów, według mnie, który pozwolił Władimirowi Putinowi na tak odważną, w cudzysłowie, decyzję, no były bardzo miękkie reakcje świata Zachodu. One były przewidywane, że będą miękkie, ale zadziałanie na jakieś jeden czy dwa banki i trzech czy czterech oligarchów, no z całą pewnością nie zadziałało na Władimira Putina i na Federację Rosyjską, bo on prawdopodobnie przewidywał te sankcje od początku dużo poważniejsze. W no związku z powyższym. To jakie powinny być teraz sankcje, panie generale? Sankcje muszą być, trzeba sobie zdawać sprawę, że te sankcje dotkliwe dla Rosji będą bardzo dotkliwe dla tych, którzy te sankcje stosują. Bo jeżeli ktoś chce odciąć finansowanie wielu kwestii Federacji Rosyjskiej, a trzeba by odciąć szybko, trzeba by odciąć dostarczanie Federacji Rosyjskiej wielu różnych surowców, komponentów, bez których Federacja Rosyjska nie może wielu rzeczy produkować. Być może jeszcze dużo dalej idące różne działania, niech o tym mówią specjaliści, którzy wiedzą, jakie sankcje są dotkliwe. Natomiast niestosowanie tych sankcji wynika, lub miękkie stosowanie tych sankcji wynika z prostej kwestii, z wyliczenia, że te sankcje będą dotkliwe również dla tych państw, które je stosują. Jeżeli nie sprzedajemy jabłek do Federacji Rosyjskiej od dawna, no to problem polega na tym, że tracą również ci, którzy nie sprzedają. Trzeba szukać innego rynku, a inny rynek nie zawsze się znajduje szybko. I to jest cały problem. Dzisiaj ryzyko eskalacji, dalszej eskalacji działań Władimira Putina jest zbyt duże. Władimir Putin za chwilę znowu będzie uspokajał Zachód. On powinien strzelać do cywili. Dzisiaj na ulicach Kijowa, na ulicach Charkowa, tam gdzie dzwoniłem w różne miejsca, jest spokojnie. Ludzie jeżdżą samochody, ludzie chodzą, ludzie się boją, ale nie padają bomby, nikt nie ostrzeliwuje. W związku z powyższym będzie łatwo uspokoić i powiedzieć, no zaatakowałem cele wojskowe, nie atakowaliśmy celów wojennych. Władimir Putin krok po kroku realizuje swój plan i ten plan jest groźny dla Ukrainy. Dzisiaj już to się stało, wojska rosyjskie, już teraz nie ma tłumaczenia, są, nie są, czy to są prorosyjskie, czy nie prorosyjskie. No Iwano-Frankowsk nie jest prorosyjski, bo leży przy polskiej granicy, 100 kilometrów od polskiej granicy, to jest zachodnia Ukraina. Podobnie wiele innych rejonów dzisiaj zaatakowanych. Została zaatakowana cała Ukraina, bo taka jest prawda. Wybrane elementy wojskowe, wybrane cywilne, ale jednak to jest teren całej Ukrainy. W związku z powyższym reakcja świata Zachodu w trosce o solidarność z Ukrainą, ale także w trosce o własne bezpieczeństwo musi być bardzo jednoznaczna. Po drugie, Zachód łącznie z Polską, łącznie z krajami bałtyckimi musi być przygotowany na incydenty w cyberprzestrzeni, które mogą się pojawić według mnie w najbliższym czasie. One mogą dotyczyć również naszych państw ze względu na to, że hakerstwo nie ma granic i zawsze można robić to anonimowo. Natomiast nie chcę tutaj gdybać i przewidywać, jakie plany ma Władimir Putin wobec państw NATO. Słowo NATO pojawia się w tej chwili w relacjach rosyjskich, w komentarzach, ale nie w komentarzach typu zaatakuje, bo tak nikt nie mówi w Rosji, ale mówią, że liczą się z tym, że państwa NATO będą przedostawały się na teren Ukrainy, a wtedy musielibyśmy odpowiedzieć również państwom NATO. Czyli w ogóle rozmowa o NATO jest.